Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Katarzyna Romin, a w dzisiejszym odcinku mamy vlogmasek pierwszy i także dzisiaj otwieramy nowego konia, na którego wszyscy czekali, więc zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie od kalendarzy. Ja już tutaj przynoszę kalendarze 24-okienkowe i kalendarze 12-okienkowe w dni nieparzyste. Okej, mam ze sobą już 5 kalendarzy i zaczniemy sobie od tego. Jest to kalendarz od Miśka Horses. Jest taki śliczny różowy i w ogóle ja się mega cieszę, że już są w masy, mega szybko to minęło. I on jest dwunastokienkowy i to jest mój najdroższy kalendarz, by the way. Chociaż robi mi się jeszcze kolejny na zamówienie od KHT Aramis, ale po prostu przyjdzie później. No i on jest droższy, ten od Aramis, ale on przyjdzie później, bo po prostu za późno go zamówiłam. I ten kalendarz od Miśki to nawet nie było na zamówienie robione, tylko tak spontanicznie dała na relację, że można kupić od ręki, no to dobra. Uwaga, mamy numer 1. Co tutaj będzie? O ja ciebie, to są te haltery od niej. Zobaczcie jaki kolor, tylko ja muszę to rozplątać. Aha, nie było jakoś ciężko. Mamy, ja ciebie. OMG. OMG, to są te haltery, one są mega popularne od niej i mają taki fajny ten. I są na regulację, więc na pewno się zmieści na jakiegoś konia. I najpierw otworzymy właśnie te kalendarze, a później będziemy otwierali konia. Ja się nie mogę doczekać. Kolejny kalendarz to jest kalendarz z Charmsami. No i on jest 24-okienkowy. I mamy numer 1 od razu. Więc otwieramy. Uwaga, co mamy? Aha, okej. Okay. Mamy Charmsa, uwaga, Loda. Nie ma wakacji, ale jest przysłodki. Ej, mega cute jest. Taki lodzik. Fajny, podoba mi się mega. Może kolejnym kalendarzem, który weźmiemy, to będzie kalendarz ze Schleich. Tak w ogóle, to ja mega go chciałam, jak byłam mała. To było takie jakby moje marzenie, żeby go mieć, bo oglądałam te wszystkie osoby, które go tak otwierały i to było takie dla mnie super. Dobra, potrzebuję nożyczki. Bo on jest tutaj dobrze zabezpieczony. No to w sumie dobrze. A Was przy okazji zapraszam na mojego Instagrama, na którym mieliście mojego nowego konia, którego dzisiaj tworzymy przedpremierowo, więc KHT Podłoga Darwin, mój Instagram. Tam macie dużo różnych relacji i w ogóle macie dużo informacji też na temat YouTube'a, macie dużo rzeczy przedpremierowo. Bo na Instagramie jestem po prostu bardziej aktywna. Dobra, nie chcę tego zepsuć, ja ciebie. Ale się stresuję. Okej. Okay. Okej, okay, mamy. Wreszcie otworzyłam to. I mamy, i szukamy teraz numerku 1. One są duże, więc... Okej. Okay. Mamy numer 1, ale wielki on jest. Tutaj jest cały ten numer 1. Więc... Na pewno to jest numer 1, bo ja się boję trochę. To jest, ej, numer 1 i od razu mamy konia. Się boję, że ja coś źle otworzyłam, ale tak. Numer 1 i mamy figurkę konia, której jeszcze nie mam. Jest, no, prześliczna. Mega mi się podoba. No ja właśnie zawsze chciałam mieć ten kalendarz też ze względu, że tutaj są figurki i te wszystkie małe rzeczy. Więc... Wow, ej, co jest, ale śliczna. Taka... Fajna, o ja ciebie, ale ma fajny ten. I to jest kalendarz właśnie ze Schleicha. Gdyby był z kolekty, to bym wzięła zdecydowanie z kolekty. Bo oni mają po prostu modele, a to są figurki. Jest różnica, ale ten jest naprawdę śliczny. Wow. Ej, no, mam ochotę zrobić takiego hobby horsa. Jest prześliczny. Kolejny kalendarz to jest kalendarz od mojej siostry, która mi zrobiła kalendarz z biżuterią. Teraz trzeba znaleźć numerek 1, 4. Okej, mam jeden. Ja generalnie miałam jeszcze kupować dużo kalendarzy. I też kalendarze od Was mi przyjdą. Kurczę, nie wiem kiedy w sumie. Bo po prostu z opóźnieniem są te kalendarze, ale to nieważne. Ale śliczna jest, ja ciebie. Moja siostra ma talent do robienia bransoletek i patrzcie, jaka piękna. Już sobie założę.
Nie mam dzisiaj tego z napisem black niestety, ale to nic. Kolejny kalendarz, już ostatni. To jest kalendarz z czarnusami od Capital Hospitali Malwa. Od Charms by Malwa. No i już sobie tutaj przygotowałam numer 1. Uwaga, się stresuję. Black Turban. Okej, mamy. Mega szybko to minęło te blogmaski, bo ja tak strasznie je chciałam, no i no się doczekało. Dobra. Mamy tak, naklejkę, którą zaraz sobie przykleimy na nasze pudło z naklejkami. I uwaga. O, ja ciebie, ale śliczny. Ale śliczny, what? Taki kokardka taka. Kiedy jest w ogóle zapakowane to. Ale śliczny, ja ciebie, Malwina. On jest prześliczny. Okej, mega się cieszę. No i teraz zrobimy podsumowanie kalendarza, a później otworzymy tego big konia nowego. Dzisiaj trochę tych kalendarzy było mało, dlatego że po prostu mi większość nie przyszła, ale zdecydowanie wygrywa ta figurka. Nie wiedziałam, że od razu na pierwszy okienku będzie figurka, więc no on jest naprawdę, no cudny jest. Drugi na pewno będzie ten halterek, bo on jest mega, mega piękny. A kolejna będzie ta gwiazdka, no i to jest, kurczę, czwarte i piąte miejsce, bo bransoletka jest po prostu ładna, a no, takiego lodzika, no to nie wiem. Tak mi się wydaje, że tak zrobiłabym. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. No i dzisiaj było tylko 5 tych kalendarzy, ale obiecuję, że następnym razem będzie ich więcej. No i jestem mega podekscytowana, bo teraz otwieramy konia. Nadeszła ta chwila, gdzie będziemy otwierali konia. On jest od Capital Hospitali Equestrian i zobaczcie, ta paczka jest ogromna. Jest mega ciężka i jest mega ogromna. Mam nadzieję, że koń nie jest taki duży. Ale pisałam do niej i napisała, że jest z kijem. Więc dobra. Więc otwieramy. Ja jestem taka zestresowana po prostu. Jedyne co pragnę, to żeby nie był aż taki duży, żeby nie był ogromny. To jest koń A3 w sumie. Żeby nie był mega duży i żeby był wypchany kulką silikonową albo wypychem, cokolwiek, tylko nie wata, bo konie z waty są, no takie ten. Ale jak będzie z waty, to trudno. Okej, okay, jest tutaj takie wypchanie jakby, żeby to nic mu się nie stało, więc na plus. Mam też tutaj napis od Pichewos Italy Equestrian dla KHT Darwin. Więc Darwinka ma opis Equestrian. Uj, o ciebie, ja się boję, bo jest tam kijek i jest gruby, więc na plus, bo ja lubię właśnie te grubsze kijki, co jest też zaskakujące, ale tak wolę. Wpadł mi, dobra, nieważne. Ale te grubsze kijki, bo po prostu na nich mi się lepiej skacze. Okej, ja ciebie. O matko, jest. O matko. Okej, mamy to. Jest, na razie widzę tylko czarne chrapki, bo on jest generalnie mega ślicznie pocieniowany. Ja muszę ten karton zepsuć, tego szybko zobaczyć. Przepraszam, że psuję ten karton. Okej. O, ja ciebie, jaki on jest piękny. Chodź tu maleńki, chodź. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Jezus Maria, mój cud kochany. Ale to ślicznie pachnie, ty to wypumowałaś tę kwestię, czy jak? Jezus Maria, proszę. On jest cudny. On jest cudny, on jest cudny, on jest cudny. I od ciebie, Jezus, jaki on jest fajny. Boże, moja Doriska. Uwaga, oficjalnie. Welcome home. Piękny. Może i nie jest watą. Zobaczmy. O, jakie twarde uszka ma. Co jest? No i ma gruby kijek, więc na plus. Ja ciebie, ty jesteś taki. Ty jesteś taka piękna. I ma takie trochę lokowane te włosy, mi się wydaje. Jezus, on jest jak normalnie fairy od Fairy Tales. Ale jest śliczna. Ja ciebie, jaka jesteś śliczna. A nie, dalej nie dowierzam po prostu.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem mega zaskoczona. Jest piękny i bardzo ładnie pachnie. Jaki równy, jaka równa. Normalnie jak od Fairy Tail on jest. Ona jest. Więc poznajcie EQR Doris Terribly Divine. Tutaj wam napiszę jeszcze tę nazwę, bo nie chcę nic przekręcić. Ale tak, to jest Doris. Nie Diros, bo pisaliście Diros, tylko Doris, to jest dziewczynka. A jakie ma piękne chrapki. Nie będę mówiła, ile za nią dałam. Może lepiej nie. Ale no, dużo dosyć. Jestem zaskoczona po prostu. To jest cud. To jest moje dziecko kolejne. Doris, Boże. Czemu to tak ładnie pachnie? Dobra, czy nic nie ominęłam, czy nie było jakichś gratisów? Nic nie wróciła. Chyba nie. Jeszcze ewentualnie później sobie popatrzę, ale jaka ona jest piękna. Ja się tu płaczę, serio. To jest taka piękna, serio. Wow. No serio, cudo. Cudo, dziękuję ci, Ekwestia, że mi ją pozwoliłaś sprzedać i że dałaś mi jej pierwo. Bo tak naprawdę ona jeszcze nie miała grzywy, a ja już miałam ją kupioną tak naprawdę. Bo po prostu napisałam do niej, bo miałam kupować innego koniowi. Ale okazało się, że miała po prostu osoba inna kupiła. I powiedziała mi, że robi aktualnie konia. I że mu, że ten, może mi się to spodoba, ale śliczna jesteś. Ale jesteś śliczna. Jaka równa śliczna. Dobra, jeszcze wam pokażę z ręki. Ona wygląda właśnie w ten sposób. Tutaj macie pokazane jej wszystkie łatki. No i taka piękna. Równiutka. Piękna, piękne uszy. Od góry w ogóle jest taka śliczna. Dobra. Jezus, ona jest taka piękna. Więc tak się prezentuje moja Doris. Jestem mega zaskoczona, bo jest przepiękna. W kamerze tego nie widać, ale ona jest ruda. I właśnie takiego konia potrzebowałam. Więc no ja się mega cieszę. Jest twarda, piękna po prostu. No i co? Uważaj, nie spadaj. No i to było na tyle w tym vlogmasie. Zapraszam was na mojego Instagrama khtpodłogadarwin. Tam macie właśnie wszystko przedpremierowo i wszystko w ogóle, wszystko. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze na końcu chciałam powiedzieć, że mega kocham moją mamę, że jest dla mnie najlepsza i że jest najlepsza na świecie. No i to było na tyle w tym odcinku. Miłego odliczania do świąt i widzimy się w drugim vlogmasie. Buziaczki i pa, pa!